Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam. Elo. Kurwa! Co za szmata! Kurwa! Ja pierdzielę. Mateusz. Maniko, co? To może grasz w WP Z Hero? Co pełni funkcję aparatu głosowego? To coś zupełnie innego niż nasze struny głosowe. Orka wydaje... Ja sobie domatizam tą rampę może, co? Czy nie? Mhm. Ten był na placu. Ja cofam z tego placu. Po drabinę. Zostawcie C na dole, po prostu skurczy się góra i pago ma rampę. Na szanku. Rampa. Mogę rampę zająć. Ale zjebałem. Panowie jadą pod rampę. GG. Ja nie wchodzą. Co ja robię z tym granatami? To ja. Ja się zagapiłem. No już. Ja chowam. Widzisz, nogi na spikecie. Dawaj. Ale dajemy. Rzucam bombę, czy na skołka. Mato. Jestem bogiem 9 levela! Kurwi! Nice bagieta. I rzucany jedną rękę. Jasne, to rampa. Schody. Mój schody, schody. Cię jest, ty. Bordo. Pomożesz mi coś? Pod oknem. No co ty stoję? No nie wytrzymam z tym wajzerem, on jest jakiś kurwa, nie wiem, upośledzony za przeproszeniem, no. No gada się coś do niego, no. Idę na B. B auto, no. Niosłem się. Forest chyba? I pan tu. To pewar daje. Smoka mi dali. Gala, jeden B. On tam czuje, Dobra, cofam stąd. Weź sobie prostą tylko trzeba coś... No, ale mam coś trochę zapierdolić po prostu. Idę coś zapierdolić, bo nie wytrzymam. Jak tam? Idziemy? Na ta. Ta, trzech, sykąć hedy. Masz hełm? Mam wszystko. Flasza mam jeszcze. Lecisz pierwszy. Hełm masz, tak? Tak. Dawaj na hedy. Tylko flaszek? Pago nie. Pago do rzucania granatów raczej nie. Pago mógłby... Nie kupo... Pago byłby dobry ekonomiczny gracz, nie? Bo on by totalnie kurwa granatów nie musiał kupować. Pago. Właśnie ja nie wiem, czemu tak Emeritus Banditos nie robi, jak grają. On nie powinien kupować granatów, przez co nie wydaje... Zaraz policzymy. Przez co nie wydaje dwa flesze, to jest 400, 700 to jest smoke. Czyli masz 703 granaty i Mołotow to jest 1100. I powiedzmy, że co rundę nie kupuje granatów i co rundę ma 1100 więcej, nie? I po prostu kurwa wbiega i albo zabija, albo nie zabija. I taką on rolę powinien mieć, Pago. A oni mu każą, wiesz, rzucać granaty. Nie, to Pago to kurwa już się nie nauczy. On musi wbiegać, nie kupować nic. Tylko broń i kevlar, nie? Czyli 3700 co rundę może mieć. Jak na granatach oszczędzi, to jeszcze co trzecią rundę przegraną na przykład rzuci jedną dodatkową broń. Ludzie, to jest ekonomia, no trzeba myśleć, nie? Muszę podsunąć ten pomysł chyba, bez kitu. A nie, przecież ja byłem na maturze z matematyki, ja nie byłem potem na ustnych. Więc poszedłem sobie po prostu na tą maturę, wiedząc, że jej takiej nie dokończę. I na maturze z matmy miałem, nie wiem, 20-kilka% nie zdałem z matmy, z tego względu, że jako gracz CS-a jedyne do czego umiem liczyć to do 16. A jak jest dogrywka, to się gubię w liczbach i muszą mi pomagać koledzy z drużyny. No, wiedziałem, że nie będzie mi na ustnych, bo miałem turniej. Były to chyba Mistrzostwa Świata w Belgradzie, jeśli się nie mylę. Jak zajęliśmy drugie miejsce, jako reprezentacja Polski wtedy jeszcze. No i ściągałem od kolegi ode mnie, przede mną. Widziałem po prostu jego kartę odpowiedzi i ściągałem od niego. I jedyne czego nie przemyślałem, to że są różne karty, co nie? I jego odpowiedź, a to była moja odpowiedź na przykład C. Więc no nie miałem za dużo szczęścia na maturze z matematyki. Nie wiem co się dzieje. Co, nakładę, nie? Dobra, czyli są dwa skany na tej mapie.
kurwa! I będzie. Przebiega trzech. Kurwa. Dobra, daję. Kiedy to jest? Będzie od shorta. Tak, do shorta idzie. BS-owo nie widzę, no ale... Nie widzę PPS-a. Od shorta mi idzie jeden. Pierdolę. Placa długa. Może być wejście, jakby co. Nie spaliłem. Ktoś mnie zablokował. Co, ktoś w wejściu? Co? Drzwi, drzwi. I przejście już. Pomagam ci. Lecicie z nimi. Chciałem przebo. Przebo był. Spadłem ty na górny BS, nie mamy wejścia. Rampa jeden, rampa jeden. A gdzie? Na radiu mam typa. A bo ale oni pod gniazdo lecieli dworem. Uwaga gniazdo, panowie. Co tu się gniazdo, wydarzyło? Ja pierdolę. Jeden po radio. Jest gniazdo, gdzieś za. Jezus Maria. Drzwi wyszedł. Drzwi? Kurwa mać. Weź mu pas BS-u. Co tu się dzieje? Co się dzisiaj dzieje w ogóle? Nie wiem. Ja pierdzielę! Nie wytrzymam. Co, co? Przełóż może ten mecz, co? Co jest w ogóle? Bo to co widzę, że będzie ciężko. Drzwi, drzwi. I przejście już. Pomagam ci. Lecicie z nimi. Chciałem przebo. Ja spadłem ty na górny BS, nie mamy wejścia. Kurwa, rampa jeden, rampa jeden. A gdzie? A bombędzie zabijali się. Pod gniazdo lecieli dworem, uwaga gniazdo. Co tu się wydarzyło? Ja pierdolę. Jeden. Jest gniazdo, gdzieś Izak. Jezus Maria. Drzwi wyszedł. Drzwi? Weź mu pas BS-u, weź mu pas BS-u. Nie. Co tu się dzieje? Co się dzisiaj dzieje w ogóle, nie wiem. Ja pierdzielę. Ogólnie. Co, co? Przełóż może ten mecz, co? Co jest w ogóle? Bo to co widzę, no my na lagunerki z gniazda spadliśmy. Dobra, już jest po obrudzie, dawaj. No było info nawet. Nie ogarnęliśmy, jest git. Ja myślałem, że wejście biegą na początku, że góra, drzwi wychodzą. Palę te drzwi. Ja albo się ukrył na dworze, jest albo... Jest za boksem. Ja pierdolę. Tak, skrzynią, zabić. Dobra informacja. Wziąć AWP? Drzwi otworzył. Laga mam. Jaram się, kurwa mać, no! Ja też, powiem wam, lag był. Podba cisza. A WP na daleko stoi. Pala zakręt tam. Trzymam się pilnie. No, będę do tego. Nie, szedę, szedę. Jadę z nim, no. Dusisz go teraz. Jara, dobrze. Cofam. Pilnia? Leży? Nie, się wydarzyło, powiem ci. Wybrałem coś, że chciałem rampę. O, jest zaskoczony na... On BS jest. Tak, tak, z domku zaskoczył. Ja łączniku stoi. Standy stoi. Nie szatujcie tego, proszę. No będziesz kurwa i rozumiesz. Kurwa! Ty ma to już dobra ta ogniana celownika w trakcie rundy, widziałem. Idź pakuj, połóż tak. Na przebo jeden. Pod okna może iść? Nie. Na przebo cały czas. Jeden po skaucie. Przy przebo jeden. Dwóch po skaucie. Tak. Jeden na przebo. I na przebo cały czas. Jeszcze na przebo. Za przebo jest. Drzwi. Za przebo jest. Ja pierdolę, jak mi dał! Bo jest krata tero. Paki nie ma, nie? Jest na drzwiach, obity. Mają bloki, więc powinni ogarnąć. Aha, czy myślisz, że bloki będą? Rzucić cały? No, teraz hełmy mieli. Spalić, idź Izak od razu za drzwi, ja spalę kurnik, jakby chcieli wyjeżdżać. A ty z X-em tam masz radę, co? Uważajcie, ja tylko wejście, sorry. Uważajcie, tylko wejście sobie, dobra? Dobra. Góry nie ma. To wejście to był na kompach, bo ja z X-em jestem. O, dobra. Lecie, lecie. Jak was nie zauważą, to nawet lepiej. Co spaliłeś? Nikt nie patrzy, nikt nie patrzy. Wejście. Nic nie patrzą, no. Mój... Przebo jeden. Przebo jest. Ja pod gniazdo lecę. Jak się rozdzieliliśmy. My do uschodzimy. Czemu jeden, nie daj mi? Długie masz, Pako. Szyby zbijał. Ja jestem na gnieździe. My dół jesteśmy. Troszkę zajebałem. Krata może być? Może być chyba. Może być. Trzech krat właśnie. Krótkie ma za tobą. I dwukornik. Krótkie leżą. Dwukornik. Ciche daj, ciche daj. Land Virtus robię. Na rampę lecę. Cicho. Pierdolą mi, no. Jeszcze jeden, obity. Przytrzymajcie go, Izak go zachodzi, przytrzymajcie go po prostu. No jest jeden? Drugi nie wiadomo, pasze. Ja kraty trzymam. Może być od długich jedynie. Ale i padł, jestem na rampa. Jest rampa. Nice. 3 na 1. Wchodzę w to. Feniks słyszysz.
Polska górą! Chodzi to! Drugi mecz, druga wygrana, tak jest! Ile rund rzędu tam było? Nie wiem.